programie COVID-19 komentarz eksperta goszczę dzisiaj profesora Roberta Flisiaka, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, w ostatnim czasie w mediach dużo się mówi o ryzyku zachorowania na COVID-19 u osoby szczepionej, a niewiele o tak zwanych reinfekcjach u ozdrowieńców, którzy w przekonaniu, że zyskali naturalną odporność, nie zdecydowali się na szczepienie. Panie profesorze, czy widzi pan takich pacjentów i czy wśród hospitalizowanych na pana oddziale są lub były osoby, które na COVID zachorowały po raz drugi? No muszę powiedzieć, że tych przypadków jest bardzo mało. Jeżeli się zdarzyły, to pojedyncze i nie mieliśmy z nimi dużych problemów, a w niektórych mieliśmy wątpliwość, czy to pierwsze zachorowanie faktycznie było związane z COVID-19. Pamiętajmy, że na początku pandemii i diagnostyka nie była tak mocno dopracowana i proces rejestracji pacjentów nie był jednoznaczny. W związku z tym zdarzają się pojedyncze zachorowania, ale nie jest ich dużo. No, czy może być też tak, jak w przypadku osób szczepionych, że ta druga infekcja u ozdrowieńca przebiega bardzo łagodnie i taka osoba nawet nie wykonuje testów w kierunku SARS-CoV-2? No tak, zwłaszcza jeżeli dotyczy to osoby ze sprawnym układem immunologicznym. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeżeli jest to osoba z deficytem odporności. Wtedy przebieg nawet przy drugiej infekcji po szczepieniu może być ciężki. Z tego powodu, zwłaszcza u tych osób, rekomendujemy, mówię o tych zaszczepionych, ponowne czy podanie dawki przypominającej. Warto też zwrócić uwagę na to, że ta grupa osób, która przechorowała nawet łagodnie COVID-19, to byli ludzie, którzy nie mieli wątpliwości co do tego, że muszą się zaszczepić. Także myślę, że to też ma wpływ na rzadkość spotykania tych przypadków. W ubiegłym roku wystartował program badawczy SARS-TER. Jego celem była ocena różnych opcji terapeutycznych stosowanych w COVID-19 w Polsce. Panie profesorze, co wiemy dzięki temu ważnemu programowi? Ten program zainicjowaliśmy w ramach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, tak jakby na bazie wcześniejszych naszych doświadczeń z tego typu inicjatywami w leczeniu zakażeń HCV. Okazuje się, że można zebrać grupę ludzi chętnych, gotowych poświęcić swój czas po to, żeby zgromadzić maksymalnie bogatą bazę danych o chorych, sposobach ich leczenia, wskaźnikach, parametrach określających ciężkość choroby, pozwalających na oszacowanie rokowania. I dzięki temu udało nam się przygotować i opracować materiały, które stały się w konsekwencji publikacjami. W tej chwili mamy już 10 publikacji w ramach SARS-TERa, a program ruszył, przypomnę, że w czerwcu 2020 roku. Idea wtedy powstała, sięgając wstecz do początku pandemii, czyli do marca 2020 pandemii w Polsce, no bo program z założenia jest projektem retrospektywnej analizy danych, więc tak jakby z opóźnieniem wpisujemy do tej bazy naszych chorych, potem korzystając z możliwości przetworzenia. Wiadomo, że w momencie, kiedy danych jest więcej, dotyczą kilkudziesięciu, kilkuset, czy można powiedzieć już w przypadku niektórych leków, które uwzględniamy w naszej bazie, tysiąca chorych, analiza danych i wnioski wyciągane są znacznie bardziej wiarygodne, bo umożliwiają bardzo głęboką analizę statystyczną. Nasze badania dowiodły przede wszystkim przydatności jednak remdesiviru, czyli jednego na tą chwilę leku przeciwwirusowego zarejestrowanego. Mamy nadzieję wkrótce na kolejne i one będą też uwzględniane, te nowe leki w naszych analizach. No i to, z czego jesteśmy dumni, to że bardzo wcześnie uwzględniliśmy, znacznie wcześniej niż inni autorzy,
duże grupy chorych leczonych tocilizumabem. Pozwoliło nam to na optymalizację terapii poprzez wskazanie grup chorych, którzy mają największe korzyści ze stosowania tocilizumabu. Dzięki temu powstały 3 publikacje, no, ale przede wszystkim wyniki naszych badań z SARS-TERA wpływają na rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Rekomendacje na rok 2020 powstały już w marcu 2020 roku, potem były dwukrotnie aneksowane, bo wiedza nasza bardzo szybko się zmieniała. Kolejna wersja na rok, pełna taka na rok 2021, ukazała się w kwietniu tego roku, ale 12 listopada wydaliśmy aneks do tych rekomendacji opublikowanych w medycynie praktycznej. Wersja anglojęzyczna lada moment ukaże się w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej. No właśnie chciałam zapytać o aneks do tych wytycznych listopadowy. Co nowego znalazło się w nim w stosunku do kwietniowej edycji tego dokumentu? No w naszym pojęciu rekomendacje, i to są doświadczenia nasze z przygotowywania przez całe lata rekomendacji leczenia zakażeń HCV, HBV, ale zwłaszcza HCV, gdzie bardzo szybko zmieniały się optymalne sposoby leczenia, więc mając te doświadczenia, przenieśliśmy je tutaj i główna zasada, jaka przyświeca nam, to takie spoglądanie do przodu, bo wiemy, spodziewamy się, które leki mają już dowody naukowe, wiemy już, które mają dowody naukowe i z dużym prawdopodobieństwem przypuszczamy, że wkrótce zostaną zarejestrowane przez Europejską Agencję Medyczną, no w międzyczasie one już dostały rekomendacje do autoryzacji, niektóre z nich, no i takimi lekami, które w aneksie są uwzględnione, to są leki przeciwwirusowe, które można będzie stosować już w lecznictwie otwartym, a więc molnupiravir, do tego przeciwciała monoklonalne, które również mogą znaleźć zastosowanie we wczesnej fazie choroby, ale tutaj trzeba powiedzieć, i to podkreśliliśmy w rekomendacjach wyraźnie, żeby był sens podawania leków przeciwwirusowych, musi być wirus, a ten wirus w organizmie człowieka jest do 5 doby po wystąpieniu objawów. Także niestety rozpoznanie musi nastąpić szybko szybko musi nastąpić rozpoczęcie leczenia. Co jeszcze dodaliśmy? Więc baricitinib został również włączony. To jest inhibitor kinazy janusowej. On może być stosowany, działając poprzez inny mechanizm, w tej fazie, kiedy tocilizumab stosujemy, czyli w fazie burzy cytokinowej. Natomiast stanowczo podkreśliliśmy nieprzydatność i brak dowodów na szereg leków, z których no być może najbardziej trzeba podkreślić no jednak amantadynę i iwermektynę, co do skuteczności których w leczeniu w odniesieniu do zakażenia wirusowego nie ma dowodów i nic nie wskazuje na to, żeby one w najbliższym czasie były takie, aby przekonywały nas. Jeżeli chodzi natomiast o osocze ozdrowieńców, no również ono zniknęło w tej chwili z naszych rekomendacji. Jest zbyt dużo w tej chwili opracowań wskazujących na nieprzydatność. Panie profesorze, w tych wytycznych wymieniane są także czynniki ryzyka i choroby przewlekłe, które u pacjenta z COVID-19 no, grożą ciężkim przebiegiem zakażenia. Przypomnijmy je. Tak, no właśnie ta grupa chorych została wymieniona przy okazji leków przeciwwirusowych, tych nowo rejestrowanych, że przede wszystkim u tych chorych, bo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał problem, komu dać, a komu nie, bo ci pacjenci często w tym wczesnym stadium wcale nie zdradzają objawów, które mogą sugerować potem ciężki, zagrażający życiu przebieg. W związku z tym nie pozostaje nic innego, jak dawać priorytet tym chorym, którzy są zagrożeni, bo wiemy o tym, że osoby powyżej 60 roku życia mają większe ryzyko, to jest właśnie ta główna grupa, która powinna dostać takie leczenie. Chorzy ze schorzeniami metabolicznymi, chorobami przewlekłymi płuc, układu krążenia, nerek, wątroby. To są te grupy, i chorzy z deficytami odporności.
Panie profesorze, ja wiem, że takie zastanawianie się, co przed nami w najbliższych tygodniach, trochę może przypominać wróżenie z fusów, no ale są modele matematyczne. Czego się spodziewać? Jak ten przebieg pandemii może w grudniu wyglądać w Polsce i w kolejnych miesiącach? No to będzie bardzo trudne, dlatego, bo w przeciwieństwie do ubiegłego roku nie mamy takiego jednolitego zajęcia i całego kraju. Będą wybuchały ogniska w różnych regionach. Wiemy już, że zdarzyło się to na wschodzie Polski. W tej chwili wygląda na to, ale no, odpukać w niemalowane drzewo, że na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachorowania wyhamowały, to nie znaczy, że zmniejszają się. Po prostu mamy w tej chwili mniej więcej taką samą liczbę nowych zakażeń i ona się nie zwiększa z dnia na dzień. To oznacza, że nie tak szybko nastąpi spadek również. Ten spowolniały spadek jest wynikiem tego, że nie podjęto żadnych działań ograniczających funkcjonowanie ludności w przestrzeni publicznej. No i w tej chwili tutaj zaczyna zanikać, natomiast w innych regionach, przede wszystkim na Mazowszu, w tej chwili wzrastać, a zaraz będą pojawiały się wzrosty również w innych regionach Polski. No i globalnie będziemy mieli taki ciągły stan przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Przy czym z punktu widzenia takiego ogólnego to będzie wyglądało, że no, nie przekroczyliśmy granic wydolności systemu, natomiast przewlekłość tego stanu doprowadzi do wyczerpania środków i ludzi. No a dodatkowo w tych rejonach, w których następują te szczególne zwyżki, no tam na pewno nastąpi przekroczenie wydolności systemu, no bo czy można mówić o tym, że system jest wydolny, jeżeli chorzy, pacjenci z innymi chorobami nie mogą otrzymać świadczeń medycznych? Czy można mówić o tym, że system jest wydolny, jeżeli wykorzystywane są szpitale tymczasowe, które w większości przypadków oferują standard opieki zdrowotnej na poziomie lazaretu wojennego? Oczywiście, że nie. W związku z tym obawiam się, że w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy ubiegłej zimy, teraz nie będzie dwóch fal, będzie jedna, która będzie nam się ciągnęła aż do wiosny. Panie profesorze, no mleko się rozlało, można by powiedzieć, ale czy jakieś działania, które podjęto by teraz, mogłyby pomóc w minimalizowaniu szkód i strat? No ile gdyby we wrześniu podjęto działania, one mogłyby być minimalistyczne, bo dotyczyłyby po prostu niewielkich obszarów, powiatów, gdzie nie trzeba by było zamykać miejsc pracy, ale wystarczyłoby egzekwować istniejące przepisy, czyli to, co jest już regulowane w miejscach publicznych, gdzie jest zwiększona akumulacja ludzi, wystarczyłoby wtedy egzekwować noszenie maseczek, ograniczenia gromadzenia się ludzi przy okazji zgromadzeń różnego rodzaju, ograniczenia pojemności sal kinowych, teatralnych, bez konieczności zamykania. Gdyby wtedy wprowadzono takie dosyć łagodne, miękkie, ale lokalnie zogniskowane na miejsca wybuchu epidemii, prawdopodobnie nie mielibyśmy takiej liczby zachorowań w województwach wschodnich. Dotyczyłoby to również innych miejsc w Polsce. Natomiast w tej chwili no, jedynie bardzo drastyczne, bardzo ostre sposoby, takie jakie zaczęli stosować Francuzi, potem inne kraje europejskie, z najostrzejszym przykładem w Austrii. Tylko takie działania mogłyby zahamować w tej chwili tą sytuację, którą mamy. No i możemy się obawiać, że niestety przy nasileniu ruchu przedświątecznego w sklepach nie można się spodziewać, żeby spadek w skali ogólnopolskiej liczby zachorowań mógł mieć miejsce przed świętami. Bardzo dziękuję za rozmowę, a ja przypomnę, że moim i Państwa gościem w programie COVID-19 Komentarz Eksperta był profesor Robert Flisiak. Dziękuję bardzo, do widzenia.